W tym podcaście wielokrotnie pokazywałem, że nie można człowieka uznawać za przesadnie racjonalnego. Ale tę prawdę jest nam i tak o wiele łatwiej przyjąć niż to, że sami często postępujemy źle, niemoralnie. No bo o ile ta racjonalność jeszcze jakoś mieści się nam w głowie, no to już to, że jesteśmy tymi złymi, już nie może się nam pomieścić. To wypieramy z całą mocą. Jeżeli coś złego ludzie robią, no to inni. Na pewno nie ja. A prawda jest nieco inna. Wiele odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, znalazłem w książce Prawy Umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka. Jej autorem jest Jonathan Haidt. I o tym będę mówił w tym odcinku. Zapraszam na podcast o słoniach, jeźdźcach i rzecznikach prasowych. Słowem, podcast Wiedzenie oczywista o pieniądzach. Książka, o której dzisiaj mówię, podobnie jak polecana już przeze mnie książka Daniela Kahnemana, Pułapki myślenia, dzieli ludzki umysł na dwie części. U Kahnemana to był system pierwszy, czyli taki automatyczny, szybki, który działa cały czas i jest podatny na błędy, ale w zasadniczo nam wystarcza. No i system drugi, który już wymaga aktywowania, zużycia większej energii i do tych poważniejszych zadań też bardzo go potrzebujemy. Natomiast w dzisiejszej książce ludzki umysł jest podzielony na Pierwszą część, która nazywana jest jeźdźcem, ona odpowiada za procesy kontrolowane, a druga to słoń, który odpowiada za procesy automatyczne. Ale uwaga, w tej metaforze jest pewna pułapka, bo może się wydawać, że to jeździec wszystkim rządzi, bo to on przecież kieruje. Nie, tak nie jest. Jeździec powstał w toku ewolucji po to, aby służyć słoniowi. W efekcie bardzo ciężko zmienić czyjeś zachowanie, odwołując się do jeźdźca, czyli do tego, co nieautomatyczne, tego rozumowania. Bo kiedy pojawia się jakiś komunikat, to intuicje pojawiają się pierwsze. Czyli wpierw słoń reaguje, a później przychodzi dopiero czas na rozumowanie. Ale to rozumowanie już ma bardzo utrudniony byt, no bo to rozumowanie jest prowadzone przez jeźdźca, a jeździec ma służyć słoniowi, a słoń już zadecydował, w którą stronę chce iść. Dlatego, pisze autor, trzeba by skupić się na tym, żeby zwracać się do słonia, bo to może spowodować, że będziemy w stanie zmienić czyjeś zdanie. Bo w przeciwnym wypadku, kiedy podamy komuś informację sprzeczną z intuicją, no to jeździec nie będzie walczył z tym, gdzie chce iść słonie. On jest takim miejscem, które niespecjalnie kieruje. Jeździec raczej będzie się starał znaleźć takie wyjście ewakuacyjne, że jeżeli my go będziemy ciągnąć w lewo to on będzie próbował znaleźć taką ścieżkę, żeby wrócić w prawo, bo w prawo chciał pójść słoń, albo odwrotnie. Więc bardzo ciężko jest zareagować, kiedy słoń już podejmie decyzję. I to też już było wielokrotnie opisywane, chociażby w ekonomii behawioralnej confirmation bias czyli efekt potwierdzenia, kiedy docierają do nas informacje sprzeczne z naszym stanem wiedzy, sprzeczne z naszym postrzeganiem świata, to bardzo łatwo je pomijamy, próbujemy je ignorować. Bardzo ciężko jest im się przebić i rzeczywiście wpłynąć na nasze zachowanie. Jonathan Hyde pisze wprost, że nie da się wymyślić takiej lekcji etyki, dzięki której ludzie zaczną się zachowywać bardziej etycznie. Bo lekcje są dla jeźdźców. A tutaj trzeba się skupić na tym, żeby przekonać słonia. Problem w tym, że słonia też jest bardzo ciężko przekonać. I dlatego autor książki Prawy Umysł mówi, może warto sięgnąć po rozwiązania z innej książki. Książki pod tytułem Pstryk, Jak zmieniać, żeby zmienić. Tam główna myśl jest taka, że. Trudno jest nam wyjść z utartych kolej. Jedyne, co możemy zrobić, to zmienić otoczenie. Jeżeli otoczenie będzie nam bardziej sprzyjało, będzie sprzyjało temu, co powinniśmy naprawdę robić, to zmieniamy ścieżkę, po której idzie słoń, nie musimy się do niego zwracać i oddziaływać na niego, tylko samo otoczenie go zmienia. Więc to jest jakieś wyjście z tej sytuacji, chociaż pewnie mało satysfakcjonujące, bo to nie jest prosta recepta, jak całkowicie zmieniać zdanie innych. Oczywiście Jonathan Haidt nie poprzestaje na takim stwierdzeniu, no, że ciężko cokolwiek zrobić i skorzystajcie z innej książki. On daje też kilka bardziej precyzyjnych rad i w ogóle mówi o kilku ciekawostkach opartych na rzetelnie przeprowad przeprowadzonych badaniach. Pierwszą taką ciekawostką, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że my się obsesyjnie martwimy tym, co myślą o nas inni, choć w dużej mierze nie jesteśmy świadomi tego faktu. I to też można spróbować wykorzystać. I jeżeli sobie uświadomimy, jak często ludzie reagują agresywnie, jeżeli zagrożona jest ich reputacja albo taka nawet symboliczna pozycja, coś, co wprost nie przełoży się na jakieś straty dla nich, to wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć, że to wynika właśnie z tego obsesyjnego dbania o tym, co myślą inni, żeby w ich oczach nie wypaść źle. Druga rzecz, która też bardzo mi się podoba jako metafora, bo autor pisze, że każdy z nas ma w sobie takiego rzecznika prasowego, który automatycznie usprawiedliwia nas, często nawet kłamiąc. Co więcej, jest w tym tak przekonujący, że my sami wierzymy w to, co się stało, według tego rzecznika, a nie to, co stało się naprawdę. Więc pewnie ze świata polityki każdy z nas byłby w stanie łatwo wskazać kilku takich przynajmniej rzeczników, którzy zawsze w ciemno to, co powiedział ich mocodawca, to jest świetne, znakomite i tylko będą wykonywali różne sztuczki, żeby wykazać, jakie to było słuszne i zgodne z racją stanu. Natomiast my mamy takiego samego. Kiedy coś zrobiliśmy wątpliwego, to ten rzecznik od razu zacznie szukać takich okoliczności, które mają nas rozgrzeszyć. Pokazać, że nie, no to było uprawnione, no w tej sytuacji trudno potępić. I nawet jeżeli będzie to wymagało zagięcia rzeczywistości, czyli tego, że w naszej pamięci te fakty już się trochę zaczną rozjeżdżać z tym, co zdziało się naprawdę, no to ten mechanizm w ten sposób będzie działał. Nasz wewnętrzny rzecznik prasowy będzie nas tak bardzo przekonywał, nawet kłamiąc, żebyśmy uwierzyli, że to my jesteśmy tymi dobrymi. I to też tłumaczy, dlaczego nam bardzo trudno jest Oderwać się z jakiegoś przekonania, w ogóle zmienić zdanie. Te wszystkie mechanizmy, gdzie jest bezsilny jeździec, słoń, na którego trudno oddziaływać, wewnętrzny rzecznik moralny. W efekcie, kiedy już wejdziemy w jakiś taki matriks moralny, w jakiś taki układ, który z jakichś względów wydał się nam naturalny, w który wsiąkliśmy być może na początku, to wyrwanie z niego jest naprawdę bardzo trudnym zadaniem. Wzmacnia to jeszcze bardzo silny instynkt stadny, który mamy, bo Jonathan Haidt wprost pisze, że my w wyborach, także politycznych, znacznie bardziej dbamy o interes grupy niż o interes swój, własny, indywidualny. I to znów przeczy tej koncepcji homo economicus'a, jako tego. Totalnego egoisty. Nie, my jesteśmy w stanie podporządkować w pewnym sensie nasz interes indywidualny, o ile nasza grupa i to raczej tam mniejsza niż większa, to nie tak, że cały naród, ludzkość, Europejczycy i tak dalej, tylko raczej mniejsza grupa. Koledzy z, ze zmiany, koledzy z zakładu pracy, znajomi z grupy, z klasy. Jesteśmy w stanie się temu podporządkować, to jest zresztą bardzo silny mechanizm kształtowany ewolucyjnie, bo kiedyś przynależność do grupy dawała szansę nam na przeżycie. Problemem jest też to, że my, tłumacząc, robiąc różne badania, korzystamy z tych ludzi z kręgu Weird w, e, ir, d, to jest skrót od angielskich słów: Western, educated, industrialized, rich and democratic, czyli zachodni, wyedukowani, uprzemysłowieni, bogaci, demokratyczni, a ta grupa osób, ludzie z tego kręgu kulturowego, zachowują się zupełnie inaczej niż na przykład mieszkańcy Azji Wschodniej było przeprowadzone bardzo ciekawe badanie i też teraz drodzy słuchacze możecie wziąć w tym udział. I prośba, żebyście stworzyli 20 zdań zaczynających się od słowa jestem. Jestem 20 takich zdań. Można zatrzymać na chwilę podcast, żeby się zastanowić i spisać albo chociaż w myślach co powiedzielibyście po tym jestem trzy kropeczki. Eksperyment ten przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych i w krajach dalekiego wschodu. I Amerykanie na ogół wymieniali swoje wewnętrzne cechy psychiczne. Jestem radosny, towarzyski, jestem miłośnikiem roka. A mieszkańcy Azji Wschodniej bardziej skłonni byli wymieniać swoje role i relacje. Jestem synem, jestem mężem, jestem pracownikiem firmy Canon i tak dalej, i tak dalej. Różnica bardzo znacząca. Na koniec jeszcze może o ciekawostkach, takich trochę ze świata zwierząt. Jonathan Haidt pokazuje, że ludzie chcą mieć psy, które są podobne, dopasowane do ich matriksów moralnych. Liberałowie na przykład preferują zwierzęta, które są łagodne, odnoszą się do swoich właścicieli jako równych sobie, bo tutaj mamy sprawiedliwość rozumianą jako równość, a konserwatyści wolą psy, które są wierne, bo tutaj dla nich jest ważna lojalność, posłuszne. Uważają, że kwestia autorytetu w życiu jest w ogóle czymś ważnym. Więc to przekłada się na bardzo wiele aspektów naszego życia. A więc trudno jest nam uciec z tego, gdzie sami się wtłoczyliśmy albo ktoś nas wtłoczył, a dobra, poniekąd wiadomość jest taka, że niekoniecznie nas to będzie uwierało, bo rzecznik prasowy, nasz indywidualny, nasz własny, wewnętrzny, będzie działał na pełnych obrotach po to, żeby nas uspokoić, żebyśmy myśleli o sobie jako o tych dobrych, porządnych, etycznych, moralnych. To wszystko w tym odcinku, do usłyszenia wkrótce w kolejnym podcaście Wiedza Nieoczywista o pieniądzach.